Państwa, Patryk Mirosławski, to jest program AS Wywiadu. Jesteśmy w palarni kawy Coffee Brand na Miejskiej 25 w Warszawie. Dziś moim Państwa gościem prezes, nowy właściciel także Legii Warszawa, Bogusław Leśnadorski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak Pan się czuje w nowej roli? Dziękuję, tak samo. Nic się nie zmieniło? Nic się nie zmieniło. Nie wierzę Panu. Naprawdę, no nic się nie zmieniło. W sensie Darek jest, można powiedzieć, bardziej obecny i pomocny. W tym kontekście jest łatwiej, chociażby ten nasz projekt Akademii wygląda, że ruszy szybciej, ale reszta się nie zmieniła. Jak często brzęczał Pana telefon w tym dniu, kiedy okazało się, że Pan kupuje ze swoim wspólnikiem Legię? Powiem tak, on już brzęczał od kilku tygodni w tej sprawie dosyć dużo, bo jednak Warszawa jest takim miastem, że ciężko jest utrzymać pewne rzeczy w tajemnicy. Różni ludzie dużo mówili, spekulowali. Kilka dni wcześniej jeszcze tak naprawdę nie mieliśmy pewności, co się wydarzy, stuprocentowej. No tak, no tego typu procesy mają to do siebie, że dopóki wszystkie umowy nie są podpisane, to zawsze gdzieś tam na ostatniej prostej może zdarzyć się pojawić jakiś temat, który spowoduje, że to się nie zakończy. Ja tak naprawdę oczekiwałem, że trochę dłużej to potrwa, że gdzieś do końca stycznia będziemy tam negocjować, ale zaraz po nowym roku okazało się, że dynamika była taka, że udało się to skończyć. A kiedy w Pańskiej głowie po raz pierwszy pojawiła się myśl, że może Pan to kupić? W czerwcu. W czerwcu zeszłego roku. Tak jest. Znaczy, że kupić, żeby być współwłaścicielem. Aha. Tak, tak, w czerwcu. A po co? No może nie po co, tylko dlaczego. Ja wtedy uwierzyłem, że to jest, mając już jakiś bagaż pół roku doświadczeń, że to jest przedsięwzięcie, które ma szansę funkcjonować na takich rynkowych zasadach. Tak? Bo gdybym w to nie wierzył, gdyby to było tak, że zawsze podchodzimy gdzieś jest zawsze haczyk, że jakieś drugie dno, to wtedy bym nie, na pewno w ogóle tego nie brał pod uwagę. Ale wtedy tak sądziłem, że najlepszym momentem jest i najlepszym rozwiązaniem będzie, aby całościowo dokonać tej zmiany właścicielskiej. Akurat w tym samym momencie właściciele pomyśleli sobie, że to może rzeczywiście dobry pomysł. A co zyskała na tym Legia, Pańskim zdaniem? No, to jest ciekawe pytanie, prawda? Wydaje mi się, że takie rzeczy, które obiektywnie można już dzisiaj powiedzieć, na pewno szybkość procesu decyzyjnego. To jest tak, że teraz nie jesteśmy częścią jakiejś dużej organizacji, która się rządzi swoimi prawami, tylko rządzimy się prawami klubu i ten proces decyzyjny na poziomie zarządu czy właścicieli jest, powiedzmy, tam z godziny na godzinę, a nie z tygodnia na tydzień, czy z miesiąca na miesiąc. To jest bardzo ważne w tym biznesie, bo czasami trzeba podejmować decyzje po prostu szybko. Czy Legia ma na siebie zarobić? No, powinna. Czy Legia ma wyjść na zero? Czy Legia ma być dobra sportowo? To znaczy czasami będzie trzeba do tego dopłacić. No to zawsze tak jest, że trzeba się liczyć z tym, że trzeba będzie dopłacić. Choć pytanie ile i w jakiej perspektywie czasu, na jak długo i w jakiej formie jest wtórne. Ale my przede wszystkim, poza powiedzmy tymi inwestycjami, którymi główna jest Akademia, musimy się rozwijać sportowo i robić kolejne takie jakościowe kroki. I to powinno być związane z tym, że te finanse klubu są zdrowe. To nie jest tak, że jakiekolwiek przedsięwzięcie czy jakikolwiek klub na świecie może się bez końca zadłużać. Gdzieś ten cel i ta droga musi być obrana, więc my pewnie będziemy potrzebowali i korzystali z jakiegoś finansowania, ale to nie może być w dłuższej perspektywie niż tam kilku lat, bo to jest droga donikąd. Ale wy macie sponsorów. Ludzie przychodzą na stadion, to wszystko są pieniądze. Kanal Plus płaci. Radzimy sobie, tak jest. Aha. Wy się złożyliście, fajnie napisano na weszło, wtedy kiedy poszła ta informacja już oficjalna, że wy kupujecie Legię, że zwykle ludzie to się składają na pizzę, na taksówkę. A wy się złożyliście, kupiliście sobie klub. No, choć nie był to wynik procesu decyzyjnego, który trwał tyle, co długie miesiące, a nawet można powiedzieć lata, bo Darek, kiedy ja już z nim chyba ze dwa lata temu pierwszy raz rozmawiałem, to on zawsze myślał o tym, żeby od kiedy w ogóle, powiedzmy, temat Legii był między nami poruszany, o tym, żeby zafunkcjonować jakoś w tym klubie. I no tak, tak, tak było. Trzeba było dokonać jakiejś, w pewnym momencie podjąć decyzję i podjęliśmy. No. Rozmawialiśmy przed wejściem, że wy tak naprawdę pański wspólnik, ale też dyrektor sportowy, kilka innych osób, robicie to pierwszy raz w życiu. Że wy się tak naprawdę uczycie sztuki lekarskiej na żywym organizmie. Czy to jest obarczone jakimś ryzykiem? Czy pan jest pewien, że to funkcjonuje już teraz nieźle, a będzie funkcjonowało bardzo dobrze?
Oczywiście, że jest obarczone ryzykiem, tym niemniej mamy już jakiś, jeśli o mnie chodzi, chociażby rok doświadczeń, ale to samo dotyczy na przykład, nie wiem, Kuby Szumilewicza, który jest, odpowiada za marketing, za całą tą część sprzedaży, to samo dotyczy, nie wiem, Michała Żywakowa, który jeszcze w scoutingu i kilku innych osób, Ernesta Wasia, który jeszcze w Akademii. Ale mamy, to nie jest tak, że spadliśmy z księżyca i wczoraj się urodziliśmy. Każdy ma z nas jakieś doświadczenia, które wydają się komplementarne i razem wydaje nam się, że jesteśmy w stanie stworzyć jakąś jakość, która się obroni, ale wszelkiego rodzaju początkowe okresy mają to do tego, że należy założyć, że się będą błędy. Okej, a co się na tę chwilę panu w Legii najbardziej nie podoba? Chodzi panu o... O cokolwiek. O cokolwiek? Organizację, o kwestię sportową. No, że akademii nie mamy. Znaczy siedziby akademii. To mi się bardzo nie podoba, to jest bardzo niewygodne. A jeśli chodzi o kwestię sportową? No, że nie gramy na wiosnę w Lidze Europejskiej. No tak, ale to pan ma tego świadomość, że Legia absolutnie na to nie zasłużyła. Mam. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, że mi się to nie podoba. No okej. Okay. A to, że nie grała w Lidze Mistrzów, podejrzewam, też się panu nie spodobało. Ale mniej. Powiem tak, ostatnio nawet tam siedzieliśmy w jakimś gronie, kilku osób o tym rozmawialiśmy i życie pisze swoje scenariusze. Pewnie gdybyśmy grali w Lidze Mistrzów, to w ogóle losy Legii by się inaczej potoczyły. Więc wszystko ma może jakiś sens. Potrafi pan po takim czasie odpowiedzieć na pytanie? Może to trochę odgrzewany kotlet, ale mnie ciekawi pańskie spojrzenie. Dlaczego tak naprawdę w tej Lidze Mistrzów Legia nie zagrała, tak? Nie awansowała do tej Ligi Mistrzów? Dlaczego nie udało się w meczu ze Stiewą, która obiektywnie rzecz ujmując była dosyć słabym rywalem? Obiektywnie rzecz ujmując nie była takim słabym rywalem, ale my po prostu właściwie w żadnym elemencie nie było tak, że byliśmy zdecydowanie lepsi, ani nawet może widocznie odrobinę lepsi. Odrobinę lepsi. Ale mówię nawet o takich elementach, które nie widać na pierwszy rzut oka, powiedzmy przygotowania taktycznego, mentalnego, jakkolwiek innego. No i tyle, nie zasłużyliśmy na to. A pana nie denerwuje ten minimalizm? To znaczy ja... Denerwuje. Minimalizm i przeciętniactwo najbardziej. Aha, bo po meczu siedziałem na konferencji prasowej, przemawiał trener Urban, który mówi, że tak naprawdę nic się nie stało. Że mamy jeszcze piłkę co najmniej do grudnia, skończyło się na grudniu, miał na myśli Ligę Europy. A ja myślę, że się stało, bo to była jednak szansa i wszyscy czuli, że jest możliwość po tym remisie na wyjeździe ogrania Stiewy na swoim stadionie. To prawda. No i sportowo i ambicjonalnie się stało. Duma cierpi, ale racjonalnie do jakiejś perspektywy czasu, no to tak powinno być. No. A kiedy podjęto decyzję, kiedy pan w tej głowie swojej podjął decyzję, że Jan Urban musi odejść? Wydaje mi się, że to my razem dojrzewaliśmy do tego i gdzieś powiedzmy od wczesnej jesieni wiadomo było, że to jest jakoś tam kwestią czasu. To nie zmienia zupełnie mojej oceny jego i sytuacji, to nie ma nic wspólnego, nie wiem, z kwestią wyników. Pewnie gdybyśmy nagle wygrali 5 meczów w tej Lidze Europejskiej i grali dalej, no to ta sytuacja by do tej zmiany by teraz nie doszło. Ale no, wyglądało na to, że to taka kolej rzeczy jest z kwestią czasu, kiedy to się zdarzy. Jak wyglądała rozmowa między panem a trenerem Urbanem, kiedy pan musiał mu powiedzieć, albo powiedział, albo chciał mu powiedzieć, że to już koniec? No, to nie są łatwe rozmowy i tak czysto ludzko trudna ona również była, dla mnie szczególnie, bo ja go bardzo cenię i jako człowieka szczególnie, ale no taką mam rolę, tak? Zdecydowałem się być, muszę podejmować decyzje, które są trudne. A jaki był tak naprawdę, jakby pan mógł to określić, powód? Właściwy powód zwolnienia Jana Urbana z funkcji trenera Legii Warszawa? Czy myśmy tak powiedzieli prawdę, tu nie ma żadnego drugiego dna. Staliśmy przed taką decyzją, że na wielu płaszczyznach klub musi, doszliśmy do wniosku, musi zrobić duży krok naprzód. I do tego po prostu potrzebujemy kogoś i organizacji, która, czy ludzi, którzy nam pomogą to zrobić i to wszystko. Ale pan jeszcze kilka miesięcy temu w wywiadach mówił, że stoi murem za Urbanem, że ja to jest absolutnie najlepszy trener. Ale ja dalej za nim w tym stoję. Uważam, że w Polsce to był jest do dzisiaj najlepszy trener. Tym niemniej uważam, że klub i Legia potrzebowała czegoś innego i musieliśmy podjąć tę decyzję. Albo byśmy się cieszyli z kolejnego Mistrzostwa Polski, za rok może z kolejnego i tam różną, jakąś szli swoją drogą. A my podjęliśmy decyzję, że chcemy, powiedzmy, być bliżej tych klubów europejskich. Czyli wniosek jest taki, że najlepszy trener w Polsce jest dzisiaj za słaby, żeby prowadzić Legię? Nie, wniosek jest taki, że gdyby Legia była organizacją i klubem o bardzo silnej, powiedzmy, kulturze organizacji i
i bardzo silnym organizacyjnie i sportowo, to wszystko by się udało, a tymczasem my musieliśmy to tworzyć od początku. Okej, wróćmy jeszcze na chwilę do meczu ze Stiełą, a właściwie 20, 30, może 40 minut przed mecz, czy też przed meczem ze Stiełą, kiedy pan Hadaj, speaker na Legii, krzyczał różne rzeczy. Pan był wtedy na Legii, ja też byłem na Legii. I co pan sobie myślał, jak pan słyszał te słowa? Wtedy to nic nie myślałem, bo emocje związane z meczem są tak duże, że ja już jestem przyzwyczajony do tego głosu, więc szczerze mówiąc nawet tego nie słyszę. Tym niemniej miałem okazję później sobie posłuchać w powtórkach i również mieliśmy jakąś tam korespondencję z UEFA na ten temat. No poniosło go. Jakieś konsekwencje w związku z tym były, czy nie? No karę zapłaciliśmy. I zaczęliśmy wtedy rozmawiać nad tym, jak to powinno wyglądać. Mhm. I on przyszedł i od razu szczerze powiedział, że po prostu poziom jego emocji i zaangażowania w klub i w Legii jest tak duży, że on nie jest w stanie zachować pewnego obiektywizmu i pewnego standardu. Mhm. I że może dobrym pomysłem jest, żebyśmy pomyśleli o jakichś zmianach. I to wszystko. Okej, a co pan sobie myśli, siedząc na meczu z Apollonem Limassol, zresztą może nie jest najlepszy przykład, ale w ogóle oglądając mecze Legii Warszawa w Lidze Europy na jesieni? Chodzi panu wszystkie sześć, czy każdy z osobna? Ogólne wrażenie, które przyzna pan, było słabe. No zagraliśmy przynajmniej dwa dobre mecze, pierwszy z Lazio, uh-huh. rewanż z Trabzonsporem. Uh-huh. No średni mecz, który jeszcze do tego się skończył porażką z Apollonem u nas. A pyta pan o jakiego rodzaju przemyślenia? Czy pan siedzi na stadionie i myśli sobie, że najlepszy klub w Polsce, mistrz kraju, też jeśli chodzi o organizację, to najlepiej przygotowany do tego, żeby na arenie międzynarodowej się prezentować, jednak przegrywa w Lidze Europy. To są rozgrywki, które nie są traktowane przez wszystkie ligi, wszystkie kluby poważnie. A my nawet tam jesteśmy dużo za słabi. To jest wiele aspektów. Po pierwsze jest tak, że powiedzmy trener tego klubu, czy ludzie w tym klubie nigdy w życiu nie grali w tej Lidze Europejskiej. Mhm. Więc to było dla nas zupełnie nowe i większość, duża część zawodników też nigdy nie grała na arenie międzynarodowej. Więc to było dla nas zupełnie nowe doświadczenie. To jest jakby sprawa numer jeden. Sprawa numer dwa jest taka, że pomimo, że jesteśmy najlepszym klubem w Polsce, to w Europie jesteśmy, nie wiem, 120 czy któryś i z czegoś to wynika. Mhm. Sprawa numer trzy, taka bardzo prozaiczna, ale nie należy o niej zapominać, czyli kasa. Pomimo, że pieniądze nie grają, to budżet takiej Lazio to jest 150 milionów euro, tak? Mhm. A budżet Trabzonsporu chyba 60, czyli dalej kilka razy więcej niż mhm. nasz. A na koniec myślę, że jesteśmy w stanie dużo być lepsi i wydaje się, że wiemy, jak to zrobić, żeby na pewno duży progres zrobić. A pan ma ja zawsze patrzę w przód, ma jakieś założenia? No ja wiem, jak dobry biznesmen, ale pan ma jakieś założenia, nie wiem, 2-3 lata, 4 lata? No regularnie musimy grać w rozgrywkach europejskich, poprawiać ranking, gromadzić punkty. Mhm. O Lidze Europy pan mówi, jak rozumiem. No w rozgrywkach europejskich w ogóle. No jeśli na dzień dzisiejszy jest tak, że jedna drużyna tylko w Polsce ma szansę grać w Ligę Mistrzów, więc jeśli się tak będzie udawało, że wygramy, nie wiem, raz czy dwa w tych najbliższych kilku latach to Mistrzostwo Polskie, może za każdym razem, może tylko raz, no to będziemy mieli też szansę grać w Ligę Mistrzów i wtedy trzeba będzie zrobić wszystko, żeby w tym Q4 wygrać. Choć na razie, jak się zobaczy te rankingi, to w Q4 raczej będziemy stawali na... Stiła była jedną ze słabszych drużyn, które mogliśmy wylosować. No tak. Czyli należy założyć, że w przyszłym roku, jeśli byśmy się znaleźli w tej całej sytuacji, to będziemy grali z lepszą drużyną niż Stiła. Więc łatwo nie będzie, ale to nie znaczy, że nie trzeba próbować. To prawda, tylko... Mam nadzieję, że my też będziemy lepsi, co spowoduje, że szanse będą coraz bardziej wyrównane. Mówi pan o transferach na przykład, tak? Które są nieuniknione? Transferach, wielu aspektach, przygotowaniu taktycznym, mentalnym, fizycznym, każdym, piłkarskim, doświadczeniu, wszystkim. A ja mam takie wrażenie, że te transfery, które są ostatnio przeprowadzane, czy w ostatnich miesiącach w Legii, to chyba nie jest szczyt pana ambicji. Na przykład mówię o Guilherme, tak on się nazywa, tak? Mhm. Nic nie pochrzaniłem. To pan wiąże z tym jakieś nadzieje? No to ja od razu mogę panu powiedzieć, jakie w ogóle to jest, może jaki mechanizm jest, tak? Mhm.
Są taki klub jak Legia, ma trzy drogi. Pierwsza ma taką, że może w Polsce lub w swojej akademii, powiedzmy w pierwszej kolejności w swojej akademii, szukać młodych chłopaków, którzy się będą rozwijali, którzy mają na tyle dużo talentu i chęci do pracy, żeby byli coraz lepsi. No i czy tam na polskim rynku. Drugi, szukać na polskim rynku najlepiej zawodników, którzy z jakiegoś powodu się wybili i pograli ten rok czy dwa i pokazują, że ich jakość jest na tyle wysoka, że dobrze byłoby ich do Legii ściągnąć, lub obserwować innych zawodników w zagranicznych ligach, którzy po prostu dadzą gwarancję albo bardzo duże prawdopodobieństwo podniesienia jakiejś jakości drużyny. Nie wiem, przykład Tomek Jadłowiec, Tomek Brzyski, Bartek Bereszczyński, to są te osoby, nie wiem, które można, czy tam Henryk Ojama, tak? No i trzecią drogą jest szukanie zawodników, którzy potencjalnie powinni się wybić nie ponad przeciętność polską, ale ponad przeciętność europejską czy nawet światową i mają szansę lub grali, lub mają, powiedzmy, papiery na granie na poziomie światowym w piłkę i z jakichś powodów im to nie wyszło. Tak? Czy mieli kontuzję, czy powiedzmy, no różne są zakręty w życiu piłkarzy. I zraz, powiedzmy, do roku, czy zaraz w okienku transferowym podejmować takie ryzyko i starać się takiego zawodnika odbudować. No i tak było na przykład z Rafałem Augusto, który pewnie wygląda na to, że może okazać się naszym podstawowym zawodnikiem w następnych latach, który ma absolutnie potencjał do tego i na treningu wygląda, żeby... To jest ono jakby umie wszystko, jeśli chodzi o piłkę, jeszcze do tego fizycznie, do tego przygotowany. I tak samo było z Guillermem. Myśmy to kilka miesięcy trwało, tak? To był zawodnik, który w takiej Portugalii się mówiło od lat, że o jego bardzo, bardzo dużym potencjale i szansie na grę w bardzo dużą piłkę. Myśmy bardzo dużo rozmawiali z tymi agentami, negocjowali. Oni mieli różne warianty, rozpatrywali i doszli do wniosku, że może najlepszym biznesowo dla wszystkich będzie przedsięwzięciem takim, żeby on trafił do takiej drużyny jak Legia, czyli miał szansę zagrać w europejskich pucharach i pokazać się, po prostu odbudować. I wtedy wszyscy na tym jak najbardziej skorzystają. No, uwierzyli, że u nas jakby to jest klub, gdzie on się powinien rozwijać. No i ryzyko. No właśnie, małe, jest obarczone jakimś ryzykiem, prawda? Ale bardzo małym finansowym. I taki, czy ten Rafał Augusto, czy ten Guillerme, my robimy takie rzeczy świadomie, że na pewno nie jest, to są transfery, które nie są obarczone ryzykiem mentalnym. To znaczy, my znamy tych gości i wiemy, co się można po nich spodziewać osobowościowo i to też jest bardzo ważne. Ale jak ważne. Nie wyjdzie, to się tragedia nie stanie, tak? W sensie finansowym to jest dużo taniej niż Bartek Bereszyński czy ktokolwiek. No tak, ale to jest minimalizm, o którym rozmawialiśmy. No to nie jest minimalizm, bo to on by do żadnego innego klubu w Polsce nie przyszedł. To tak naprawdę i jeden i drugi przypadek to świadczy o tym, że ci ludzie wierzą, bardzo, bardzo wierzą w Legię, bo on mógł iść do typowych klubów portugalskich i do bardzo wielu. Tak, prawda? To oczywiście, że tak, no to przecież to oni byli przekonani pierwsze, że zostanie w Bradze, a tam alternatywą chyba był Sporting, czy... jakaś inna drużyna, tylko rzeczywiście w Sportingu dla niego zagranie w pierwszym składzie byłoby niemożliwe. Albo trudne. Nie, no tam ci wierzyli, że będzie grał, tylko pytanie kiedy i to byłoby z jego punktu widzenia obarczone dużym ryzykiem. To nie jest tak, że to jest to, że to panu się wydaje, że to jest tak, że nie miał gdzieś i trafił do nas? Nie wiem, zastanawiam się, dlatego pana pytam, bo ja z kolei słyszałem, że w Portugalii to tak naprawdę aż tak dużo osób to o nim nie słyszało, jak pan mówi. W zeszłym sezonie to miał 12 żółtych kartek i 2 czerwone, albo 14 żółtych kartek, 2 czerwone. Jak na piłkarza na tej pozycji, to przyzna pan, to jest chore. No tak nie było, w sensie, jeśli chodzi o te żółte kartki, czerwone, to nieważne, nie zmienia to postaci rzeczy, że on rzeczywiście przez ostatnie półtora roku jego kariera nie rozwijała się w takim tempie, w którym on sobie mógł to życzyć. Znaczy, bo nie jest to na pewno piłkarz, który wpłynie wyraźnie w najbliższym czasie na jakość Legii, na pewno nie będzie tego nie wiemy. Tego nie wiemy, bo na przykład wszyscy sądzili, że tak samo dotyczy, nie wiem, Alana i właśnie Rafaela Augusto, a bardzo jest możliwe, że oni będą wiodącymi postaciami w polskiej lidze w przyszłej rundzie. I wtedy, no ten zdaje się, że ten mecz, który ten sparing, który graliśmy, on grał pierwszy raz na stopę, w pierwszej drużynie, zdaje się, że był najlepszy na boisku. Więc my robimy to świadomie. Wiemy na pewno, że ci goście umieją grać w piłkę i dużo, dużo lepiej niż jakikolwiek zawodnik w polskiej lidze. No może to w sensie piłkarskim, może Mirek Radowicz to jest taki gość, który gra na tym poziomie, co Augusto w sensie technicznym piłkarskim, ale co nie powoduje, że on dzisiaj czy wczoraj był, bo to nie wystarczy do tego, żeby być piłkarzem, że jest psychika, no cała masa różnych innych zmiennych, tak, aklimatyzacja, bardzo dużo różnych zmiennych. Bardzo często piłkarze, którzy nie są wybitni piłkarsko, osiągają dużo więcej w piłce niż tacy, którzy są.
Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. My też. Z tym zawodnikiem. A jak często myślał Pan, oglądając mecze w eliminacjach do Champions League, później Lidze Europy, przydałby się Liuboja w tym danym meczu, w tej danej sytuacji? Ani razu. No prawda. Tu Panu nie wierzę. Słowo daję. Ja, to jest w ogóle taki case, który ja nie rozumiem z tym Danielem. To ja naprawdę wewnętrznie jestem przekonany, że to w ogóle nie rozumiem, czy my mamy taką chyba mentalność jako Polacy, jakby to nie był Daniel, tylko był nie wiem kto inny. Jeszcze to byłoby to samo. No ale bo... Pan znał moje zdanie na temat Liuboja, a może Pan nie znał, chociaż rozmawialiśmy chyba o tym, że ja nie byłem fanem tego zawodnika i nie ale byłem fanem jego pozostania w Legii, natomiast wydaje mi się, że jednak był widoczny brak. Jeśli mnie Pan pyta, czy to mogło być tak, że gdyby był Daniel, to byśmy jeden mecz wygrali więcej, czy jeden zamiksowali więcej, to jest możliwe. Ja zgadzam się z tym, że on rzeczywiście był zawodnikiem technicznym i piłkarskim na tyle dobrym, że mógłby sam, nie wiem, zrobić coś, co by zrobiło różnicę i by strzelił właśnie tą jedną bramkę, nie wiem, z Opolonem, czy drugą z Tarzem. Ale nie tęskni Pan za nim, jak widzę. Nie, ja, to nie jest tak, my jesteśmy, życie płynie dalej, tak? Jesteśmy dzisiaj gdzie indziej i no, on miał 35 lat i cała masa różnych innych okoliczności, które podjęliśmy taką decyzję. Więc ani razu o tym nie myślałem naprawdę, natomiast jak dzisiaj się mnie Pan pyta, to możliwe, że z nim byśmy zdobyli, nie wiem, 3 punkty więcej, tak? Możliwe, możliwe. A czy by tak było, to po czasie nie wiadomo. No. Nie no, to jest gdybanie. To jest na pewno zawodnik, który był w stanie sam coś zrobić. Mhm. Nowy i trener. Jakby to się akurat zdarzyło na meczu z jedną czy z drugą z tych drużyn, z którymi przegraliśmy. Mhm. Mogłoby coś z tego być. Okej, okay, nowy trener. Pewnie nowe nadzieje, chociaż w Lidze Polskiej to nie macie już rywali tak naprawdę. Nie, to nieprawda. No, są dzielone punkty przez pół i to może się okazać, że to nie. Na końcu i tak wygra Legia. Tego w Belgii też dzielą punkty, na końcu wygrywa Anderlecht. Tego nie wiem. Wydaje mi się, że dość łatwo się przyzwyczajamy do dobrego. Pamiętam naszą rozmowę sprzed tam kilku miesięcy, to jeszcze nawet powiedzmy z maja zeszłego roku, czy tam z kwietnia, to był moment, kiedy my 7 lat nic nie wygraliśmy jako Legia, w sensie ani razu tego Mistrzostwa Polski. Dzisiaj wszyscy mówią, że to jest oczywiste, wydaje mi się, że za szybko. Jest nowa jakość? Ale zrobimy wszystko, żeby to zrobić. Jest nowa jakość już widoczna w podejściu w pracy z nowym trenerem, czy za wcześnie? Bo piłkarska to na razie ciężko. W podejściu i w pracy na pewno jest i w wielu takich, powiedzmy, w tworzeniu kultury organizacji bardzo duża. I na pewno jest inaczej, ale wszystkie te czasy zmian mają to do siebie, że z tymi efektami różnie może być. I to nie jest powiedziane, że my za miesiąc będziemy dużo, powiedzmy, więcej strzelali bramek i mniej tracili od razu, tak? To, ale długofalowo jestem przekonany, że to dla klubu jest dobrze bardzo. Mam takie wrażenie, że Pan nie ma jakiejś wielkiej presji. Nie mam. Że Pan nie ma ciśnienia. Nie ma spiny. Nie mam. Co będzie, to będzie. Nie mam. No ale ambicjonalnie, no to sobie, jeśli się o to Pan pyta, nie wyobrażam, żebyśmy nie wygrali tej ligi, no. Nie myślę o tym w ogóle, nie. Ale racjonalnie uważam, że trzeba, nie można się przyzwyczajać do tej myśli. Okej, okay. Zadam jeszcze Panu pytanie, jeśli chodzi o to przejęcie, bo to jest coś, co bardzo chyba interesuje ludzi. Co z długami Legii? Wy je przejęliście? No tak można powiedzieć. Daję sobie wody. Bardzo proszę. Ale co to znaczy można powiedzieć? Można powiedzieć, czyli no, trochę znaczy, przejęliście, trochę nie przejęliście? Znaczy nie, no to jest dość prosta sprawa. Legia, po Legii zadłużenie powszechnie jest znane, czy tam było znane, bo jest z tych raportów Osobianga. I taka transakcja się składa z dwóch składników, czyli zapłaty za akcję, co też uczyniliśmy, i powiedzmy zapłaty za dług. I należy założyć, że ta suma za akcję i wartość długu to jest jej wartość klubu razem. No i czyli spokojnie można założyć, że powiedzmy w naszym porozumieniu doszło do redukcji tego długu znaczącego, tak? No i tyle. Czyli będzie lepiej teraz w Legii, tak? Idzie lepsze, idzie normalność w polskiej piłce? No mam wrażenie, że w wielu klubach idzie, to znaczy my dalej płacimy te stare długi, w sensie jako liga i większość klubów dalej się boryka z obciążeniami z przeszłości, z pewnych przyzwyczajeń życia ponad stan, to znaczy wszyscy tam robili tak, że pierw kontraktowali zawodników, później płacili duże prowizje agentom, a później zastanawiali się, skąd wziąć pieniądze na to wszystko razem. Co napędzało jakąś tam spiralę zobowiązań i wszystkie te kluby mniej więcej funkcjonowały w tym samym standardzie, ale coraz więcej jest takich zarządzanych sensownie, od takich powiedzmy butikowych, jak Zawisza Bydgoszcz,
do większych, jak nie wiem, jak Poznań, które już od jakiegoś czasu starają się funkcjonować rynkowo. Mhm. Ale takich klubów jest kilka, jest Lechia Gdańsk, która stosownie funkcjonuje, powiedzmy mówię finansowo, czy organizacyjnie, Krakowia. Wisła też zdaje się od powiedzmy roku zdecydowała się pójść drogą rozsądku i takiego samofinansowania. I proszę bardzo, kto by się spodziewał, co przed sezonem, a tu... To prawda. Nie, właśnie chodzi mi o to, że chyba idzie normalność i też ta transakcja jest tego, tak mi się wydaje, mam taką nadzieję, przykładem, że... Też mam taką nadzieję. Że ludzie inwestują swoje pieniądze w piłkę i też myślą trzeźwo, biznesowo. Tu trzeba pamiętać, że w naszym przypadku to jest tak, że oczywiście pieniądze są istotne, bo to nie jest mało, ale pewnie jeszcze ważniejsze to jest zaangażowanie czasowe i życiowe i emocjonalnie. To jest tak, że wpadasz w to i to się staje nagle całą... A wy powiecie kiedyś, ile to było, czy nigdy? No tak, jak to się wszystko skończy, no tak. A są takie plany, żeby to się miało skończyć? Nie, w sensie gdzieś... No my życie się toczy dalej, więc my będziemy musieli dalej wykonywać jakieś ruchy, powiedzmy, finansowe w najbliższych, chociażby kwestie akademii. Mhm. No wielu kwestii dalej będziemy musieli wykonywać jakieś ruchy. Ale wydaje mi się, że o tyle mnie to ciekawiło, że nikt nie spekulował o kwotach, ale to jest kwota rynkowa, no to można spokojnie sobie pomyśleć, ile taki klub dzisiaj może być w Polsce warty. No. Powiedzmy, z jakimś marginesem błędu. To rzuci pan jakąś kwotę, to ja panu powiem, czy to prawda. No nie, no ale była, jest, powiedzmy, nie wiem, no, można różne przyjąć zmienne. No, była transakcja w Lechii Gdańsk, tak? Na, ale to jest kilkadziesiąt milionów złotych, jak rozumiem, tak? No nie jest, no pewnie to gdzieś blisko, no. Ale nie, mamy taką umowę, że ustalone, że jest, że po prostu nie będziemy się wypowiadali co do tych kwot, no, ale gdzieś jest to rozsądne, z obie strony. Uznały, że to jest, tu nie było żadnego... Nie przepłacił pan. Tak, no nas nie stać było na to, żeby przepłacać, a właściciele mieli po prostu rozsądne podejście do sprawy. Dla nich również bardzo ważne było to, żeby ten klub dalej funkcjonował i że my jakby dawaliśmy im gwarancję sensownego funkcjonowania. Oni podchodzili do tego projektu, no to chociażby jak się zaangażowali na 250 milionów, to należy założyć, że nie podchodzili biznesowo tak w 100%, a ten aspekt społeczny był również dla nich bardzo ważny. I tutaj też to był bardzo ważny element, powiedzmy, związany z tym, jak to dalej będzie wyglądało. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bogusław Leśnodorski, prezes, właściciel Legii Warszawa, był moim i Państwa gościem.